Donald Trump versus Święty Mikołaj. Lil Pump obrażający Azjatów. Ellen DeGeneres i z nią są związane aż dwa newsy, więc na razie nie będę mówił w ogóle, o co chodzi w każdym z nich. I parę mniejszych newsów także, jak zawsze, nie mamy czasu, to tutaj czas jest ograniczony w Hop News, tutaj trzeba go szanować. Zaczynajmy. Miałem takie coś klejącego na biurku i chciałem to zmyć i właśnie widzę, że sobie to rozmazałem w tym momencie po całym biurku. Ja jestem Hop, a ty zasubskrybuj ten kanał, jeśli chcesz być na bieżąco z tym, o czym ciekawym mówi się teraz w internecie. Donald Trump versus Święty Mikołaj. Otóż, oprócz tego, że Donald Trump napisał na Twitterze, że jest bardzo samotny, biedny on, co wiele osób zaskoczyło, to nie zdarza się często, żeby prezydent coś takiego pisał na Twitterze, to jeszcze razem z pierwszą damą, Melanią, uczestniczyli w takiej akcji, w której odbierają telefony na święta od dzieciaków i coś tam im życzą wesołych świąt i, no wiecie, tego typu rzeczy. I oczywiście przez cały czas było dookoła masa reporterów i wszystko było w porządku, tam coś sobie gadali, coś tam składali życzenia, aż w pewnym momencie nie stało się to. A mi szkoda, bo nie byłem święta? Trump zaciekawiony spytał, czy 7-letni chłopiec nadal wierzy w Świętego Mikołaja, bo to chyba dość rzadkie w wieku 7 lat. No i internet w ogóle oczywiście wybuchł, bo umarł po prostu od tej wypowiedzi. I wszyscy stwierdzili, że tym tekstem właśnie Trump zniszczył dzieciństwo temu dzieciakowi, zniszczył mu w ogóle te święta, bo powiedział mu o tym, że Mikołaj nie istnieje. I tutaj się chciałem nie zgodzić i chciałem tutaj zacząć bronić pana Donalda Trumpa. Nie spodziewałem się, że kiedykolwiek coś takiego powiem, ale chciałbym tutaj zacząć bronić Trumpa. Trump w żadnym momencie temu dzieciakowi nie powiedział, że Święty Mikołaj nie istnieje. Nie padło tam takie zdanie. Jedyne co, to zapytał, że chyba to jest dosyć rzadkie, że siedmiolatkowie wierzą w Świętego Mikołaja i zapytał o jakiś fakt, który no nic sobą tak naprawdę, nic za sobą nie niesie, bo no bo rzeczywiście chłopiec mógł odpowiedzieć, że no to prawda, wielu moich kolegów i koleżanki nie wierzą, natomiast no ja wierzę, na przykład. A, bo w ogóle w całej tej akcji nie dopowiedziałem, że oni oprócz życzeń świątecznych to też odpowiadali, w którym miejscu jest teraz Święty Mikołaj i kiedy dojedzie do tych dzieciaków, więc no tutaj było to tym bardziej dziwne, no ale Trump w żadnym momencie nie zniszczył temu dzieciakowi świąt. Nie wyśmiał go później i powiedział, że dalej wierzysz w Świętego Mikołaja, bez sensu w ogóle, tylko zapytał. Dzieciak właśnie miał możliwość odpowiedzenia na przykład, no to jest rzadkie, albo nie, u mnie wszyscy moi koledzy i koleżanki nadal wierzą w Świętego Mikołaja i Trump wtedy by powiedział okej. Dlatego panie Donaldzie, został pan oficjalnie obroniony. Nie ma za co. Tak się zastanawiam, że on musi pewnie dużo pieniędzy wydawać na różnych tam PR-owców, na jakiś tam... Zwłaszcza Trump musi dużo płacić właśnie za takich ludzi, którzy tam jakoś próbują gasić jego kryzysy. Panie Donaldzie, siedzę tutaj. Chętnie przyjmę tę posadę. Lil Pump pracuje nad piosenką obrażającą Azjatów. Lil Pump, czyli jeden z najpopularniejszych raperów, jacy teraz istnieją. Co ciekawe, bo zawsze jak się to powie, to wiele osób się dziwi, wiele osób się znajduje, które tego nie wiedziało. Lil Pump jest rocznik 2000. Autor m.in. no Gucci Gang jest najbardziej znanym jego utworem, a także wielu innych, które no mają naprawdę duże miliony wyświetleń. No i Lil Pump, jak to dosyć często robią muzycy, postanowił wrzucić taki krótki fragment, taką krótką zapowiedź, taki krótki snippet zapowiadający jego nowy utwór, nazywa się Butterfly Durs. No i wszystko by było w porządku, gdyby nie to, że pojawiają się tam m.in. słowa They call me Yao Ming, cause my eyes real low, ching chong. Look like a UFO, smoking on dope, damn. They call me Yao Ming, cause my eyes real low, ching chong. No i wszyscy się zbulwersowali o parę rzeczy. Po pierwsze, czy naprawdę Azjaci cały czas się ludziom kojarzą z ching chong? Po drugie, czy naprawdę sprowadzają się tylko do małych oczu, wąskich oczu, które się kojarzą też na przykład z różnymi narkotykami? No i do tego wszystkiego Lil Pump, mówiąc to, naciąga sobie oczy, bo tak wyglądają Azjaci. I część z was może być oburzona, że no nie powinno się czegoś takiego robić. Druga część, która zna Lil Pumpa, no pewnie się spodziewało, że no on takie rzeczy robi czasem. Ostatnio na przykład Lil Pump został złapany w Danii przez policję razem z ekipą i zrobiono im testy i nic nie wykryto, żeby coś sobie mieli, ale koncert już został odwołany. I Lil Pump powiedział na Instastory, że właśnie leci w samolocie do Norwegii i że ładnie mówiąc nie obchodzi już go Dania i to mu się nie podobało, a poza tym to jest skrzydełka. Hey listen, I ain't tripping that I banned from Denmark. I really don't give a fuck. I don't wanna go back anyways, bitch. I'm on a PJ with Wingstop on the way to Norway.
Ale to, co mnie chyba najbardziej w tym wszystkim rozczarowało, to że Lil Pump ostatecznie przeprosił i usunął ten filmik ze swojego Instagrama. I no nie lubię czegoś takiego w większości przypadków, a zwłaszcza jeśli ktoś jest Lil Pumpem. Jeśli to było niewłaściwe, to powinien w ogóle tego nie robić, ale jeśli już to zrobił, to powinien przy tym stać. No, jest Lil Pumpem, tak? Gościem, który robi dużo dziwnych rzeczy, dużo ludzi obraża, no i do jego wizerunku by pasowało to, że jeśli już się na coś takiego zdecydował, to powinien przy tym trwać. A nie przepraszać za to i usuwać, bo... No cóż, krótki news, że to podobno PUBG ma już tyle samo graczy co Fortnite. Strasznie mnie to dziwi, jak to możliwe, bo przecież Fortnite jest wszędzie. Tak to się dzieje, że gra, która jest całkiem podobna do Fortnite'a, nagle go dogania. To jest moment na wojnę. Napiszcie w komentarzach, którą grę wolicie, bo zapraszam. Kanye West ostatnio tam na Twitterze szalał i miał beef z Drake'iem, ale w to już się nie będziemy za bardzo wgłębiać. Po prostu było całkiem śmiesznie, bo Kanye groził Drake'owi i mówił, że Drake jemu grozi i że jak jemu albo jego rodzinie coś się stanie, to Drake ma być wtedy pierwszym podejrzanym. Coś tam... No, kłócili się, nieważne, lecimy dalej. Jeszcze z takich rzeczy, które od czasu do czasu się dzieją, a nawet całkiem często, to pewnie kojarzycie, że mój ostatni film był o wycieku danych z Facebooka, no więc parę dni po nagraniu tego filmu okazało się, że Facebook już od dawna handlował danymi swoich użytkowników. Z takimi serwisami jak Microsoft, jak Apple, jak Netflix, jak Spotify. Tych firm było kilkaset, no i były w tym naprawdę takie bardzo duże firmy. No a okazuje się, że nie można handlować danymi swoich użytkowników bez ich wiedzy o tym, ale Facebook stwierdził, że no nie zaszkodzi przecież. Trochę tych danych mają, to jeszcze niech inni... Warto się dzielić. Myślę, że po prostu Zuckerberg chciał tym nawiązać do tego, że są święta. No ludzie powinni się ze sobą dzielić i sobie pomagać. Ellen DeGeneres zapowiedziała, że w 2020 kończy swój program. Program trwał od bardzo, bardzo dawna, no i okazuje się, że już nie ma przedłużonej umowy, więc panie Łukaszu, musi się pan śpieszyć. A skoro przy tym jesteśmy, to Ellen nagrała specjal dla Netflixa, który Netflix promował bardzo zabawnym spotem. There is a man with a mongoose, there is a lady with a donkey. Przecież nikt to nie uwierzy. Musimy wizualizować mocniej. By the way, czy to jest ta sama aktorka, która grała właśnie u Jakubiaka? Jeśli tak, to dosyć nie w porządku z jej strony. No ale bardzo śmiesznie to wyszło, jeśli jakimś cudem żyjecie pod kamieniem i zupełnie nie wiecie, o co chodzi, no to Łukasz Jakubiak bardzo chciał wystąpić u Ellen, więc najpierw wszystkich oszukał, że wystąpił u Ellen, a później wrzucając zdjęcia z Ellen i tak dalej, a później nagrał film, w którym zaaranżował całe studio i wynajął aktorkę i w ogóle wszystko mega dobrze oddał to, jak wygląda cały show Ellen DeGeneres. Łącznie z tym, żeby ruch kamery był odpowiedni, żeby tam uczyli się choreografii. Masę rzeczy. A tylko problem jest taki, że on to zaaranżował w studio w Polsce, a nie był wcale w Los Angeles i mówił, że zrobił to po to, że sobie wizualizował to, że jak się wizualizuje, to można takie rzeczy osiągnąć. No i że też chciał, żeby Ellen go przez to dostrzegła i żeby go rzeczywiście zaprosiła, bo to jest jego wielkie marzenie. No i no było to dosyć słabe. Czas na krótki update'ik w sprawie PewDiePie'a, bo jakiś czas temu, parę miesięcy temu nagrałem film, w którym mówiłem, że T-Series wyprzedzi pod względem subskrypcji PewDiePie'a i stanie się najpopularniejszym kanałem na świecie. I robiłem to parę miesięcy temu, kiedy rzeczywiście ze wszystkich statystyk wynikało, że T-Series zrobi to bardzo szybko, natomiast sprawy się trochę odwróciły i PewDiePie ma olbrzymie wsparcie od swoich fanów. Między innymi dwa razy zhakowano drukarki w zwykłych domach, które były podłączone do internetu i z tych drukarek zaczęły wychodzić kartki z napisem, żeby subskrybować PewDiePie'a. Także dwóch youtuberów, MrBeast wykupił billboard dla PewDiePie'a, żeby go subskrybować. Justin Roberts wykupił na Times Square billboard, żeby subskrybować PewDiePie'a. It's there! Oh my gosh, it's up there! There it is! No! We did it! We did it! It's up there! Subscribe to PewDiePie right now, guys! So we did this!
Zhakowano stronę Wall Street Journal. No generalnie bardzo dużo się takich rzeczywiście śmiesznych rzeczy wydarzyło. Część osób jest tym oczywiście oburzonych. No ale właśnie, wygląda na to, że Felix uzyskał bezpieczną przewagę ponad miliona subskrypcji na T-Series, która się utrzymuje od dłuższego czasu. I PewDiePie przynajmniej na razie przez jakiś czas zostanie dalej najpopularniejszym kanałem na świecie. I co? Ja myślę, że to na dzisiaj tyle, że to byłby koniec tego świątecznego odcinka. On jest w ogóle nieświąteczny. Jedyne co świątecznie to w nim jest to, że mam tę koszulę. W sensie ta koszula nie jest świąteczna, ale jest elegancka, bo są święta i jestem elegancko ubrany. Mam w planach teraz dwa filmy. Mam oczywiście, żeby zrobić drugą część o Planecie Faktów oraz podsumowanie roku 2018 wraz z krótką ankietą, przy której no, będziecie mogli mi pomóc, jeśli będziecie chcieli i to wam nie zajmie jakoś dużo czasu. Więc wyczekujcie, zasubskrybujcie ten kanał, jeśli jeszcze go nie zasubskrybujecie. Pamiętajcie o łapiksie, dzwoniksie, komentiksie oraz subiksie. Dziękuję wam za dzisiaj bardzo serdecznie. To by było na dzisiaj tyle i elo!